No, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj plan następujący. Jedziemy łowić spod lodu na sprawdzone miejsca. Lód jest w miarę, no wiadomo, nie można powiedzieć, że jest w 100% bezpieczny, bo trzeba mieć głowę na karku i tak dalej. Wszystko z głową, moi drodzy, pamiętajcie. Na lodzie tym bardziej trzeba uważać. Ja będę łowił blisko brzegu, jeszcze sprawdzę, jakie głębokości, jakie odległości. Chłopaki przetestowali, że działa. Także cóż, moi drodzy, jadę, zobaczymy, co mi się uda złowić, czy w ogóle coś mi się uda złowić, bo też nie mam pojęcia, jak to jest. To będzie mój trzeci raz na lodzie dopiero, nie tyle, że w tym sezonie, tylko w ogóle w życiu, więc jestem totalnym amatorem, jeżeli chodzi o wędkarstwo z lodu. No i okej. Jadę i trzymajcie kciuki, moi drodzy. Mam nadzieję, że uda mi się połowić. Trzymajcie mocno kciuki.
No i witam was, moi drodzy. Właśnie wracam z tego wędkarstwa podlodowego. Po pierwsze, zmarzłem strasznie. Tam minus 3, minus 2 było dzisiaj. Nie mówiłem jakoś mega długo, bodajże półtorej, maksymalnie 2 godziny z jakimiś tam przerwami. No i cóż, no powiem wam tak, łowiłem przede wszystkim na wodzie takiej w miarę bezpiecznej, blisko brzegu. Te miejscówki były tak około 2 metry, 2,5 metry od brzegu, po to, żeby w razie W, no to nie płynąć nie wiadomo skąd. Zależało mi na tym, żeby było to w miarę bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Łowiłem właśnie tak, 2-3 metry od brzegu. Na głębokości najpierw 1,20 m, potem 1,40 m, 1,70 m i skoczyłem na 2 metrach. Na płytkiej wodzie tej 1,20 m takich okonków to naście nałowiłem. Non stop były brania. Później na wodzie takiej 1,40 m to było podobnie. No już na 1,70 m no to już wchodziły większe okonie, takie powyżej 12-13 cm. No i z 2 metrów to mi się najlepiej łowiło, miałem mniej brań, ale za to ryby były jakieś tam większe. No oczywiście na filmie będzie widać, że wszystkie są takie malutkie, ale musicie mi wierzyć na słowo, że niektóre były nawet jakieś 15 cm. No to podejrzewam, że był największy dzisiaj, na pewno nie było większego, przynajmniej nie u mnie. Później jeszcze chłopaki dojechali, coś tam też podziałali. Ogólnie na środku zalewu panowie łowili. Na środku zalewu od razu mi mówili, żebym poszedł z nimi. Z tego względu, że nie dość, że jest lód grubszy, bo jakieś 15-13 cm. Tu gdzie ja łowiłem był 10-8, gdzieś tak, coś koło tego. No i naprawdę fajnie połowili. Połowili dużych płoci, nie było tam okonia, ale były duże płocie. I jeden z panów złowił dwa liny takie naprawdę fajne. No wizualnie z daleka to powyżej 30 cm. Wygląda to całkiem dobrze. No ale ja mówię, nie jestem doświadczony. Nie mam w ogóle tego kombinezonu też wypornościowego w razie W. Wolałbym nie ryzykować. Aż tak mi, powiem wam szczerze, nie zależy na tych rybach, żeby ryzykować aż tak bardzo. W każdym razie ja jestem zadowolony. Coś tam połowiłem. Nie były to, broń Boże, rekordowe ryby. Ale człowiek się uczy na błędach. Człowiek się uczy i zdobywając doświadczenie. Więc ja będę jeszcze atakował ten lód, póki jest, no bo już patrzyłem, temperatury mają znowu sięgnąć plus 6, plus 8 stopni, plus 9 stopni nawet w przyszłym tygodniu podobno, więc prawdopodobnie będę już odpuszczał, więc muszę skupić się jeszcze jak najszybciej na tym lodzie. No i cóż, zobaczymy, będziemy kombinować dalej. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał, jak tak to zostawcie łapkę w górę, dajcie jakiś komentarz, pogadamy sobie na przykład na live'ie o tym, co się dzieje pod lodem, jak ja to widzę. Liczę na to, że będziecie ze mną fajnie dyskutować. Trzymajcie się, moi drodzy. No i cóż, do zobaczenia. Na razie, strzałeczka.